Hej kochani, sorki, że tak mega późno, ale mam takiego trochę wieczornego filozofa i przeczytałam jakieś różne artykuły i w ogóle. I też myślałam o tym, co ostatnio, o czym ostatnio dyskutowaliśmy i chciałam się z wami po prostu czymś podzielić. Byłam ostatnio na uwielbieniu, takim wieczornym u mnie w parafii. I po skończonym właśnie tym spotkaniu, uwielbieniu, podszedł do nas znajomy ksiądz i chwilę rozmawialiśmy. I on w pewnym momencie coś takiego powiedział. Jakoś tak się zastanawiałam, coś takiego, czy też byśmy się tak zachowywali, tak siedzieli na modlitwie, patrzeni, wiesz, tacy, coś takiego, gdyby przed nami, właśnie zamiast monstrancji, siedział tam Jezus jako człowiek, w sensie, wiadomo, że na adoracji też jest żywy, ale jako człowiek, nie? I by się na nas patrzył. Czy my byśmy się zachowywali tak samo, w podobny sposób, tacy, no nie? Rozumiecie to? Ja na początku tak mnie to troszkę rozśmieszyło. Po chwili pomyślałam, kurde, to jest mocne. I faktycznie jest coś w tym. I potem też mówiliśmy coś w ogóle o samej adoracji już, że to jest bardzo trudne. I ja nie wiem, chyba jakiś czas temu na filmiku jakimś mówiłam wam, że to jest jedna z takich trudniejszych dla mnie form modlitwy. O wiele łatwiej jest mi czytać Biblię, rozważać ją, jakiś fragment rozmyśleć nad tym i w ogóle. Albo, nie wiem, litanie odmówić, albo najlepiej swoimi słowami mówić, nie, do Boga. A adoracja, a szczególnie taka, wiecie, taka zupełnie w ciszy, że po prostu słuchasz, jakby starasz się słuchać, co Bóg chce ci powiedzieć i tak dalej, to jest coś tak trudnego, to jest jak sztuka po prostu, nie, że ty umiesz się skupić, szczególnie chodzi o to skupienie. Jest tak ciężko, naprawdę bardzo chciałabym to zmienić, żeby umieć się skupić na adoracji. Jest to naprawdę coś tak trudnego, przez co pewnie też ciężko mi więcej czasu poświęcić na adorację. Właśnie dlatego, że mam wrażenie, że nie umiem tego robić dobrze, odpowiednio, tak jak powinnam. I też ostatnio miałam takie myśli, że w sumie... No właśnie, bo jeśli myślisz, czy wydaje ci się, że jakby nie umiesz się skupić, nie wychodzi ci to i się tak dołujesz trochę, nie? Że ta adoracja ci nie wychodzi. Nie robisz tego tak, jakbyś chciał. Czy najlepiej zrezygnować, czy jednak postarać się i mimo to trwać na adoracji? I myślę sobie, że nawet jakby w ciszy człowiek pobył, to i tak jest to Bogu o wiele milsze, niż jakbyśmy po prostu zrezygnowali, jakby wiadomo, nie? Jakiś czas temu miałam taką sytuację, że wracałam chyba, nie wiem, z uczelni, ze studiów i miałam wtedy trochę taki ciężki czas, gorszy trochę taki. I po drodze weszłam do kościoła, kościół pusty, cisza kompletna, wiecie, nie ma nikogo, tylko jestem ja i Bóg. I ja idę tam do pierwszej ławki, uklęknęłam i nawet nie wiedziałam jakby co mówić, jak, za dużo myśli, nie? Jakieś problemy mnie tam przytłaczały, po prostu siedziałam. I potem zaczęłam faktycznie jakąś modlitwę, ale na początku po prostu pozwoliłam sobie tak w ciszy tak pobyć, nie? I oddać jakby siebie, oddać to wszystko, nie? Bogu. Byłam kiedyś na takim filmie, nie pamiętam tytułu, jakiś czas temu na filmie w kinie był puszczany taki seans typowo dla katolików, bo to było stricte właśnie o wierze o Jezusie. I tam było, nie wiem czy to nie był może film o Carlo Acutisie, nie wiem, ale był taki film, pokazywał moc i siłę adoracji i to ile, jaka wartość z tego płynie, ile można w ogóle otrzymać tak duchowo, nie? I to jest prawda, jak najbardziej się z tym zgadzam i w ogóle. I naprawdę to jest piękna forma modlitwy, tylko właśnie trzeba umieć się skupić. Może dobre byłoby to, żeby przed pójściem na adorację nie korzystać z telefonu, który nas też tak napycha różnymi informacjami. Jesteśmy totalnie przebodźcowani potem, nie? Wiecie, ile się pojawia na stronach głównych i w ogóle, jak scrollujemy, nie wiem, Instagram, Facebooka. To może być też sposób, żeby właśnie mniej z tego korzystać i się bardziej tak wyciszyć i potem iść na adorację, to może być też bardziej się człowiek może skupić. Nie wiem, podzielcie się ze mną proszę swoimi doświadczeniami, jak to u was jest i z Bogiem. Życzę wam dobrej nocy.